Panie prezydencie, no jest taki żal lekki, że zostawia pan urząd w Sopocie, no i będzie pan teraz rezydował tutaj? Ja nie zostawiam Sopotu, bo w Sopocie będę mieszkał, ale mam nadzieję, że też dla tego Sopotu będę mógł dużo dobrego zrobić, jak i dla innych miast w Polsce i gmin. Bo jednak mieliśmy sytuację i mamy kryzysową w samorządzie. Nie składają nam się budżety bieżące. I tak naprawdę też był czas taki już. Mam osobę świetnie, która się nadaje na to, że jest prezydentem miasta. Magdalena Czerzyńska-Jachim. Osoba, z którą 20 lat współpracowałem i która odcisnęła wielkie piętno też na mieście. No i przyszedł taki czas, że trzeba było zmienić miejsce pracy. Rzeczywiście po długim okresie, 25 lat bycia prezydentem i 8 wiceprezydentem, czyli 33 lata. Oczywiście, że były łzy, były wzruszenie, ale przede wszystkim są łzy radości, że opozycja demokratyczna do tej pory wygrała te wybory i po prostu wszyscy płakaliśmy tak jak Donald Tusk tego wieczoru wyborczego i te łzy radości są ważniejsze niż łzy rozstania. No bo właśnie jak pana pożegnano w urzędzie? No teraz bym się rozpłakał znowu, bo rozpłakaliśmy się rzeczywiście, że się żegnamy, ale mam tam mnóstwo przyjaciół, wspaniałych urzędników, wspaniałych radnych. To jest naprawdę świetna ekipa, którą bym najchętniej, gdybym nie żałował Sopotu, przyniósł do Warszawy. Ale ponieważ życzę dobrze Sopotowi, to nie będę ich przenosił. Czyli co, teraz intensywna praca, no bo dzisiaj jest miło i przyjemnie, będziecie odbierać zaświadczenia, no ale jednak jest co robić. Tak, już jutro mamy spotkanie Związku Miast Polskich, naszego ruchu Tak dla Polski w Sosnowcu i będziemy myśleli, co w pierwszym rzędzie zrobić dla samorządów w Polsce. To jest dla nas rzecz bardzo ważna, bo ten samorząd krwawi w tej chwili. I dlatego stąd też apel także od samorządowców z ruchu Tak dla Polski i w ogóle wszystkich samorządowców do pana prezydenta Dudy, żeby jednak uszanował wynik demokratyczny i powierzył misję tworzenia rządu Donaldowi Tuskowi. Oczywiście jako reprezentantowi Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi i Lewicy. U pana zmiany zawodowe, ale też zmiany wizualne. Przed kamerami ściął pan włosy. To jeszcze o to się na koniec zapytam. Przyzwyczaił się pan już do nowej fryzury? Tak, nie ma problemu. Już trochę mi ciążyły te włosy, nie będę ukrywał. Ale przede wszystkim cieszę się, że jest to zwycięstwo. To po prostu jest tak coś niesamowitego, że to przeważa wszystko, co jest możliwe.